Michał Kyliński nabrał wigoru, takiej ochoty do gry, chociaż dwukrotnie już w tym sezonie miał pauzę z powodu kontuzji. Te kontuzje są jego zmorą. Teraz świetnie Sanders i z góry Jakub Nizioł, który powinien być zwycięzcą konkursu wsadów w zeszłym sezonie. Może go zobaczymy znów w tym turnieju, tym razem w Lublinie, gdzie będzie rozgrywany finał Pucharu Polski. Green prosto w ręce Aleksandrowicza. Jeszcze raz Nizioł.